sorry about all this noise. There's a waterfall of signal distortion. It's not looking good. How about one more boost before I lose this connection? Sending you the data now. Co? A, zaraz mam odblokowane ostrze. W ogóle siemanko. Witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. Rozpoczniemy sekwencję 10, jak tylko przejdziemy przez te szczeliny. Ostatnie już chyba, mam nadzieję, szczeliny. Ustawię sobie stoper. No, jestem geniusz i nie ustawiam go zawsze. Dobrze, to teraz sobie ustawimy te nasze skillsy, które odblokowaliśmy po 9 sekwencji. To raczej nie wiem. Na dystans widzę, że możemy ulepszyć widmowe ostrze albo mieć już trujący gaz. Tak, który by się przydał. Co z niewidzialnością? No to bym dał na maksa, ale ja jestem wyspecjalizowany wyjątkowo w otwieraniu skrzynek, więc to mi się akurat nie przyda. Zdrowie. No ze zdrowiem to ja bym naprawdę tutaj dobrze przemyślał sprawę, bo niekiedy to ja po pysku tak dostaję, że to masakra. Że to masakra. Ale nie wiem, muszę się zastanowić. Chwilkę mi dajcie, no. A ja bym sobie chyba jednak dał to ulepszone widmowe ostrze. Tak. Ano damy. Bierzemy chociaż na tego skilla. Potem sobie kupimy albo trujący gaz, albo bym coś pod więcej HP. Się zastanowił. No nie wiem, zobaczymy. You're close to the goal, okay? So hold fast. Our own research couldn't locate the date and place of Germain's death. So you'll have to find it yourself. Bishop out. A co dalej? Aha, już! Jezu, ja już myślałem, że będzie kolejna szczelina. Dobra, byłem lekko wystraszony, no to wychodzi. Mamy jakieś misje? Jakieś odkryte? Nie, mamy dostęp do wspomnienia. Chciałbym się do niego tepnąć, czyli tu mamy najbliższą drogę. Lel. Ja myślałem, że już po prostu od razu z grubej beczki będzie jakaś szczelina do przejścia, ale na to wychodzi, że to tylko były chwilowe zwarcia z Helixem. No dobrze. Na to wygląda, że jest inaczej niż ja myślałem. Okej. Po romantycznym odlocie balonem z Elis, teraz przejdziemy do bardziej poważnych spraw. No bo nam Elis nawiała po raz chyba już enty. Nie liczę nawet już ile razy nam to zrobiła. Ale chociaż było romantycznie, to się liczy. Bardziej nie mogło być już dla Arno i Elis. Ale dobra. Tak, mniejsza z tym. Trzeba szybko dobiec tej misji. Tej Francuzi, czyli nie będziemy zawadzać. O kurde. O, dobrze, doskoczyłem tam w porę. No inaczej byłoby dla nas krucho. W ogóle ja chyba kasy nie odbierałem. Szczerze, ja nie widzę sensu odbierać kasy, jak ja już mam 2 miliony. Więc w dupie już mamy ten skrzyneczkę w naszej bazie rezydencji. Lepiej mi będzie pasowało, jak sobie po prostu odbiorę poza odcinkiem. I mnie nie zaszkodzi, jak na przykład, nie wiem, stracę trochę tej kasy. O, ładnie. Właśnie o to mi chodziło. A teraz się wspinaj tutaj, Arno. I bierzesz się do roboty za misję. Ty wiesz o tym, że zostało ci już tylko jakieś 3 sekwencje, panie Arno. Już 3/4 gry mamy ukończone pod względem fabuły. No misji pobocznych to nawet bym powiedział 4/5. Bo jeszcze pewnie gdzieś tam jakieś są ukryte misje. Ale tego to już naprawdę nie chce mi się robić. Wolałbym to już sobie bardziej tak dla przyjemności poza wygrywaniem. Spotkanie przy obiedzie. Już! Znowu od razu przechodzimy do zabijania? Dziwne. Dobra. O kurde, czyli kolejny cel już od razu.
Zajebiście. Jedziemy z tym wszystkim. Ale mamy teraz ulepszone widmowe ostrze. Więc to dla nas na plus. Wychodzi Louvre, 20 stycznia roku 1793. Not particularly, no. But the Marquis is on the National Convention for Le Peltier. He might have some insight. Dobry. Ah, which is a more incisive commentary on corruption in the bishopric? Seven nuns seducing a parish priest into debauchery, or an enormously endowed Benedictine sodomizing a goat named Pius? No force in heaven or on earth will make me answer that question. Quite right, Arno. The goat it is. So, what can I do for you? And your charming companion. Louis-Michel Le Peltier. What can you tell us about him? Ah, dear Louis. He went from abolishing the death penalty to calling for the king's head in 2 short years. Where can we find him? I'm afraid I don't often socialize with my fellow deputies. Something about my distaste for the beheading of the innocent. Speaking of innocence... De Sade? Mm-hmm. Le Peltier? Well, I believe he often takes meals at a certain café near the Palais Royal. I believe you can find him there. If we don't, I'll be back. Really? Well, then I hope I'm mistaken. No, you don't. A, już by chciał poderwać. Szmaciarz mały. A, nie ma. Nie ma mocnych dla Arno. Dobra, zaczynamy misję. Trochę długo. Mogłem tej cutscenki na początku nie pokazywać z tymi lagami Helixa, ale znowu się zaczyna. Kolejne zabijanie. Ledwie wyszliśmy z kobietą back. Znowu coś. Make sure you clean those windows properly this time, or Mr. Le Peltier will have my head. I no wy sobie jaja robicie, jeżeli to będzie jedno wspomnienie na sekwencję. Bonjour, citizen Le Peltier. Citizen Talia. To on, dobry. Kurde, chciałbym, żeby to szybko się skończyło. Nie wierzę, już od razu przechodzimy do zabijania. Ledwie zabiłem kobietę. Wyjątkowe zabójstwa, jedno. Wyjątkowe zabójstwo, czyli można jakoś go wyjątkowo zabić. Strażników 6-9? Przypadek nie sądzę. Wejść 14. Miejsc ukrytych 17. W dupę. Ej, to Ubisoft chyba oszalało. Od razu po zabiciu jednej świńskiej babki przechodzimy do zabijania kolejnego celu? No posrało was? O, silni strażnicy doprowadzani do szału, podwójne zabójstwa. Okej. Okay. Okazja do infiltracji. Okazja do zabójstwa. Dobra, czyli tak. Co my mamy takiego do roboty? Są tu takie pewne znaki, ale na razie to może zróbmy leap of faith! Nie? A właściwie... Mercy! Chyba powinienem się nieco wyposażyć w amunicję. Tu będzie gdzieś najbliższy sklep sobie. Nie chcę podziemnego wejścia. Chociaż... Tej no właśnie nie głupi pomysł. Pójdziemy do sklepu, a potem do podziemnego przejścia. No, ja jestem geniusz! No ja jestem już po prostu geniusz. Kurde, muszę przejść tylko tej zrąbane tłumy. One doprowadzą do szału kompletnie. Suwać dupska! Bo będzie krucho. Dobra. No i się przejdziemy do tego sklepu, tak jak mówiłem. Lol, już mamy tam łatwy dostęp. Aż za łatwy. Ale najpierw sklep. Bo nawet do niego nie zajrzałem. Nic sobie nie uzupełniłem, tylko po prostu idę na YOLO. I się potem dziwić. Poszli. Dupa zdrowa. Czyli tu już mamy strażę. Tu już trzeba się na zdrowym rozsądku opierać. Dobra. Może odpuśćcie sobie. Dobra, dziękuję. Można uzupełnić. A teraz tak. Przydałoby się właśnie wejść do tego podziemnego wejścia, tylko żeby te...
Patrzcie, mi ten strażnik mi przeszkadza, no. Co ja mam z nim zrobić? On w ogóle jest jakimś innym strażnikiem? Tak jakoś patrzę i szczerze to wolę. O, dobrze. Może jeszcze mamy jakiego skilla do przebrania? Umiejętność. To weźmy sobie teraz przebranie. Ono jest naj... niezbędniejsze. Zaraz trzeba wykorzystać. Oj, proszę. I w takim oto trybie będziemy zaczynać nasze poszukiwania. Ale chyba teraz to, że mnie potrzebnie zrąbał. Okej, okay, dla mnie to już chyba jesteśmy. Dobra, gdzie ten nasz cel? Jesteśmy pod spodem, mamy mnóstwo celów. Czyli zakładam, że gdzieś tu zaraz będą jakieś, nie wiem, drabinki. Mogły być w sumie. Ale nie wierzę. Od razu po sekwencji 9, początek sekwencji 10 i zabijanie, od razu zabijanie celu. No tego jeszcze nie było. Takiego scenariuszu jeszcze oni nie zrobili. Mówię o Ubisoftie. To jeszcze francuski. Może pod tym względem zaskoczyli. Owszem. Ale... no mnie jakoś to... tak bardzo też... zaskoczyło pod tym względem, że myślałem, że mogę przejść do nich pod tunelami. No ale niestety chyba jednak się trochę pomyliłem. Trzeba będzie chyba przejść na styl bardziej parkurowy. Tylko muszę znaleźć tych silnych strażników i wiecie, zrobić im kuku. Oj, mamy już chyba tam jakąś kobietę. Bo widzę po sukni. Raczej kobieta. A pod spodem mamy strażników. Nie. Znaczy mamy, ale nie tych, o których nam chodziło dokładnie. Może wejdźmy na samą górę, żeby wiecie, nie nabierali większych podejrzeń, że coś tu kombinuje bardzo. Przydałoby się zrobić podwójne zabójstwo. A czym przez takiej wysokości jestem zdolny? Nie, musiałbym rzucić najpierw bombę. Najpierw bomba musiałaby paść. A ja chciałem się, nie wiem, jakoś tak inaczej wspiąć. Kurde, zawsze coś musi być skomplikowane. Dlatego chyba najlepiej tak to zrobimy. Będzie się coś dało z tego? To jest chyba jeden z tych ciężko zbrojnych. Albo... nie, dobra, na razie sobie odpuścimy. Przejdziemy nieco inny tryb działania. Ale też o podobnym znaczeniu. Tylko jakoś, no nie wiem, muszę się dobrze porozglądać, popatrzeć. Może znajdę jakieś okno, które mi bardzo mogłoby pomóc. Chociaż tu widzę sposób na podwójne zabójstwo. O kurde. Ale najpierw z tym strzelcem bym zabił. Dwoma strzelcami, no proszę. O, to by się dało zabić podwójne zabójstwo. O, właśnie w tej chwili. Ale oni są w ruchu. Kurde, no musiałbym na nich czekać. To trochę też jest żmudne, ale zrobimy. Mam już 13, prawie 14 minut nagrania, jak ten czas za dupca i mnie to martwi. Mnie to martwi. Raz. No trzech mamy strzelców, no to zajebiście. Jestem w dupie. Jak tak to ma być. Kurde, tak mi trochę to nie pasuje. Nie, najwyżej potem coś skombinuję. No tego to ja bym z krawędzi sobie go ubił. Nie wiem, ale chyba już przechodzę do jakiegoś innego, bardziej podobnego, przybliżonego planu działania. Tego dwóch bym zajmował. Ale nie, tych strażników jest trzech, dobra. Myślę, że się nam żyło. Dobra, teraz zrobimy taki porządek.
Tylko niech tamten, nie wiem, jakoś się przeniesie, bo może mnie zauważyć. On właśnie teraz odszedł, tak trochę. Ale jak będzie okazja, to właśnie go wykorzystamy. O, i właśnie chyba teraz zmienił bardziej pozycję z bardziej czynnej na bierną. Ale chyba teraz będziemy mogli go uchwycić. Pięknie. Zajebiście. To nam wyszło. Teraz jest okazja do zrobienia podwójnego zabójstwa. Raz albo nigdy. Pięknie, no i mamy jedno zaliczone. I git, no teraz jeszcze możemy zrobić drugie podwójne zabójstwo. Tylko właśnie, żeby nam to tylko wyszło. Jak trochę najpierw, wiecie, muszę ich mieć dwóch oznaczonych, jak mam zrobić podwójne zabójstwo. Kurde, ale mi to trochę nie pasuje. Zawsze może być tu targi po kolei. Za chwilę. Ce sac à vin me fait perdre mon temps. Get over here, you run! I've got a bloody message for you! No, prawie daliśmy się wykryć. To musicie przyznać. Szkoda, że nie mogę się za tych strażników przebrać. Chyba, że znalazłbym jakiegoś jednego udupa i zrobiłby tak, żebym się mógł za niego przebrać. Ale zaraz, mam chyba już rozwiązanie problemu. I oby to się udało. No i pięknie. I to dało nam teraz właśnie okazję do zrobienia jednych z takich misji dodatkowo fabularnych. Żeby, nie wiem, ulepszyć tą misję. Się dobrze najpierw. Dostępne zabójstwo trucizną. Okej. Sorry, sir. Teraz przydałby się skill przebrania. Ale jeszcze by się przydało też dwóch strażników, tak, zatruć porządnie. Którzy to będą ci silni. Chyba ci, którzy tak nie wiem, się opierają. Nie wiem, tylko jak ja tam przejdę. Będzie jakoś możliwość, żeby się tu topić. Dobra, jest. Dobra, stój tu i nie ruszaj się. Ja tylko zrobię porządek z jednym panem. To nie bez przypadku. Dobra. Czyli teraz mogę go jakoś tutaj zatruć. Ale najpierw to tutaj widziałbym możliwość, nie wiem. O właśnie, tutaj jeden mieli zobaczył. Dobra, widzę, że chyba już czas na raszowanie się rozpoczął. Ła! Nie było kulturalne. Jak dla mnie. O, to mogłoby być. Ale żeśmy przynajmniej doprowadzili do szału tego siłacza, a przy okazji dostaliśmy się do środka, więc mamy jakby już pół problemów z głowy, a tam widzę ten nasz cel na Peletiera. Dobra. Gdzie ten nasz taki poboczny cel? Gdzieś wyżej, niżej?
muszę się dobrze rozejrzeć. Popełnię kolejny błąd. Stóp gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Aha. O! Ty, jeszcze się przegraliśmy, ale zajebiście. Jak to wyglądało? Czyli to jest to nasze wyjątkowe zabójstwo, okej. Okej, jak dla mnie... perfekt! I teraz jeszcze przydałby się takiego jednego strażnika... silnego... nie wiem, jakoś... zatruć. Mark my words, the Americans will throw in with us. Well done, David. Didn't even see you arrive. Ale to nie był ten strażnik. Jeszcze nie poszedł się tupić. Jeszcze się nie zatruł. Muszę mieć czas na znalezienie tego strażnika. On już i tak pójdzie się zatruć. O, w dupę. Dobra, gdzieś tu będę miał teraz silnego strażnika. Dobra, to teraz go mogę zatruć. I wszystko mam zrobione. Teraz mnie już i tak nie złapią. Nie mają szans nawet. O, chyba właśnie w tej chwili poszedł coś pić. I to dla mnie jest jakaś przewaga. Teraz się zatknę. O, już chyba wypił właśnie mój eliksir z piękności. Co? On się już zatruje? Czekam, aż się zatruje nasz gość. Cierp, gnido! O-o! Oż w dupę. A, przebranie nam przestało działać. Już? Już? Myśmy jeszcze mieli okazję do infiltracji. Ale... chyba jeszcze mamy, nie? Taką możliwość. Mamy. Najpierw bym jeszcze tego skilla zmienił. Z powrotem na leczenie. Się bym nieco podleczył. Aha, ładuje się. On tam żyje? Spróbuję jeszcze wykorzystać okazję do infiltracji. Bo go zatrułem, a on teraz tam będzie leżał, to ja może jeszcze zrobię tą jedną rzecz. Mogę? Zaraz cię dobijemy, no. Czekaj. Burżuazja w tej Francji. Tak. Nie, tu nie ma. Fuck you shit. Co ja żem się pakował? Ja robię, nie? Chyba najpierw będę musiał się rozbijać. To normalnie... ej, nie mogę walczyć z nim. Zajebić.
Chcę walczyć! Jakie gówno! Nie mogę walczyć! O, ale to Arno umiał zrobić. Idiota. A se dzwoń! Kurde! Co się będę martwił? W końcu zaczął nawalać. Chyba się nauczył. Chyba dopiero... Walczymy chyba. Dobra. Lupy nie. Dam im tutaj. Czekaj, coś ta babka mówiła, tylko już nie powiedziałem. A, zrobimy sobie teraz szaleństwo w hardkorze. Ale coś ta babka mówiła, tylko jej nie słuchałem. Ała. Ale żem w dupę dostał. A no, nie sobie przeginają. Nie stąd. Ty odpuszczaj. To jest taka szansa, że... Mam ki mordę. Kurde, przyszło teraz dwóch. Ładnie. Serio, zgubiłem go. W takich okolicznościach zgubi go. Dobra, chciałbym pójść do tej kobiety. Najpierw to bym musiał znowu tego skilla zmienić. Wszystkie bombki zużyłem. Przejdę się jako kobieta tam, do tej baby i się zapytam, o co jej chodziło. Zobaczę sobie, gdzie gangsta. Ale dobrze, że chociaż już jest oszołomiony ten koleś. To się najbardziej liczy. Moglibyśmy ten dzwon zabotować. Kurde, nasze przebranie już zostało. Pardon, mademoiselle. Monsieur Le Pelletier has complained of stuff. Would this persuade you? Oh, oui, monsieur. Remy, open the window. Monsieur Le Pelletier finds his office a bit stuffy. But you said... Just do it! All right. Okay. Ale przykupiona babka. Co ci będzie po tych 4K? O, mamy wejście przez okno. O, ale chyba jednak moglibyśmy nieco stopować takie nasze zabawy. Bloody royalist! Czy jest to warte zachodu otwierania? Szczerze, można otworzyć. Tak, robimy dziwnie tę misję, bo najdziwniej jak się tylko dało. To skoro zatrudniliśmy naszego pana. Przecież mamy teraz dostęp do niego. Coś ty robił. Okej, okay. Porządek się tu zrobił. Trochę było bajzlu. Nawet pusto się zrobiło. A teraz chciałbym go najbrutalniej zabić w świecie. No, panie Le Pelletier. Thank you at least for sparing my daughter the sight of this.
all that I've done has been for the good of my country, my people, and my family. Coś jeszcze? But you are unmoved. So be it. If it must be done, let it be done. Swiftly. I beg you. Do it quickly before I lose my nerve. End it! Widać, pistolet nic nie dał. Musiałem go jeszcze... The king must be seen as a criminal and a traitor. Only then, when he's executed like a common villain, can we show the world Jacques de Molay's great truth. You may show the world what truths you like, Grandmaster. What I do for the good of France. You were right. King Louis's been talking to all sorts he shouldn't have. Citizen Le Pelletier, the vote stands at 360 for execution to 360 for clemency. What? How do you vote? Execution. The vote is cast and counted, Grandmaster. And? The king will die. I had no doubt. I shall very much look forward to witnessing the end of tyranny. I'll see to it you have the finest view. Okay. Zrobiliśmy z nim porządek jak najlepiej, tylko uznaliśmy. Koleś tu przyszedł. Nie, idzie tu. Idzie tu w cholerę. Gwenie! Okej, teraz trzeba stąd się zwinąć. Możemy podobnie to zrobić, jak żeśmy tu dotarli przez te okna za pośrednictwem łapówki. Możemy im uciec. Okej. Czyli widać, problemu nie ma za bardzo dużego. Ucieczka będzie dziecinnie prosta. Proszę. Skacz, że tam Arno! Ty idioto. Dobra, uciekniemy sobie chyba tymi kanałami. Będzie nam chyba po prostu najskuteczniej. Wtedy nie będzie najmniejszego problemu z wykryciem. Ale ładnie dostał ten czub. No ale super. Fajnie mi się tą misję wykonywało przynajmniej. Zrobiłem wszystko, co się dało. Były nawet cutscenki specjalnie. No to wygląda naprawdę wyśmienicie. Jak się chciało, to się potrafiło zrobić misję, ale jak się hałasuje, no dobra, były hałasy w moim przypadku, też nie będę kłamał. Ale nie w takiej dawce. Kurde, aż ten jest taki duży. Dobra. Trzeba uciec z tak dużego terenu. Uciekliśmy, jesteśmy cali i zdrowi. I kolejny cel przepadł. Mamy teraz legendarne bryczesy. Tak, ja najbardziej misję oceniam na 5, bo to było zajebiste. Co to są te bryczesy? Taki można posiąść. Hmm,
mowy nawet o tym. Wolę moje standardówki. Okej, okay, ale chyba dalej wspomnienie dziesiąte zostało, nie? Takie mam chyba wrażenie. Dokładnie, egzekucja. Aha, będzie nas oglądał egzekucję, no to ładnie, to trzeba tam natychmiast zdupcać, czy zadupcać do niego. No dobra, idziemy na piechtę. Jak znajdziemy gdzieś niedaleko sklep, kupimy coś. Jak nie znajdziemy, to po prostu... W sumie, nie, biegniemy, biegniemy. Znajdziemy coś w sklepu, na pewno. Musi coś być. Ale jeszcze tak przejrzę. Dla upewnienia się i chyba tu mamy ten sklep. Fajnie, cieszę się, że przyszły jakieś dochody, ale mnie akurat to nie obchodzi. Nie, nie interesuje mnie to, wiesz. Ale żebym teraz to zdupił. Kurde, jest dobry. Ale dobra. Przeskocz, git. Czyli tu chyba będzie ta egzekucja, mam takie wrażenie, gdzieś w tym miejscu. Nie widzę gdzieś tej... gilotyny. Nasz handlarz jest w środku, dobra. To jeszcze uzupełnimy i szybko gnamy po... kolejną misję, chyba to już będzie ostatnia misja sekwencji 10. Mam takie wrażenie. Ale to zawsze jest wrażenie. Ale nie chciałem, żebyś ty zlatywał, ale okej, okej, jak chcesz. Ale jest winda, no Arno, ty się zimnie zauważyłeś, lepiej jesteś. Bo wychodzi na to, że pewnie tak. Ciekawe, w którym w ogóle jestem miejscu w rywalizacji. W trzecim cały czas. A w sumie mógłbym tych z drugim miejscem przejść spokojnie. Dobra, idziemy. Pomogłem tylko tym cywilom, ale już więcej nikomu nie pomogę w żadnej kwestii. Bo, no muszę się wyrobić po prostu z czasem. Mamy jeszcze jakieś 20. ponad minut, więc chciałbym zrobić jeszcze tą misję i pomóc Ludwikowi. Dobra. Egzekucja. Działa. Chociaż w trailerze było inaczej. They're bringing the cleanup down. Are you sure Jamal will be there? Yes, I'm sure. Then what are we waiting for? Let's split up. We'll cover more ground that way. Okej, okay. Dobry plan. Zobaczymy, jak ten plan zadziała w praktyce. Ojej, oj. Znowu trzeba będzie kogoś zajumać. Aha, chyba na to wychodzi, że tak. Bring forth the condemned. O kurde. O, można przejść drabiną. Wychodzi na tą drugą drabiną też. Czyli mamy różne sposoby na to. Kolejna misja, na którą poświęcimy więcej czasu lub mniej, w zależności jak mi to zrobimy. Aha, to już zabijemy Germana. Okej. Czyli wielkiego mistrza trzeba zabić. Elementy kolekcjonerskie, ukrytych miejsc ocie. No dobrze. Dobra, trzeba znajdować zabić. Jakiego mamy skilla odpalonego? No, może być. Trzeba teraz naprawdę wykazać się ilością tłumu, bo teraz ten tłum jest naprawdę olbrzymi. I zajebiście by było, jakbyśmy normalnie to wykorzystali. Gdzie są ci snajperzy? To mnie trafi. Silence! Silence!
wspanialsze pytanie. Nie, musiałbym mieć jakiegoś fixa. Przejść przez jakieś przez te tłumy. Chciałem wejść. Się chcę zająć tym snajperem. Snajper nam utrudnia życie, jak widać. Fajnie by było, jakbyśmy mogli tu się dostać bez najmniejszego problemu. Lepiej jakbyśmy się jeszcze zabezpieczyli, żeby nie przebrać. Eat. Zajebiście. Kurde, tylko to by przebranie nam na za długo nie wystarczy. Kofnika. Nikt nas nie widzi, mam nadzieję. Pierwszy snajper skarcony. Teraz muszę uważać, żeby mnie nie wykryto. Już jesteśmy doświadczonym asasynem, więc nam już coraz bliżej do rangi legendarnego. Teraz jak my się mamy stamtąd wydostać, tak żeby nas kuźwa nie wykryto. Ty lepiej jeszcze kuctwo, ale ty mało problemów nie robisz jeszcze przy tej egzekucji. A nie chciałbym hałasu. Przede wszystkim nie chciałbym hałasu. Tam pewnie będzie drugi snajper. Ale żeby go się garnąć, no i dobra, zniknęliśmy im. Na szczęście nic się poważniejszego nie stało. Ale tych snajperów chcę pościągnąć. To zadanie było jakoś lepiej zrobione. Dobra. Ale zarazem też sporo strasznych. To mogli zrobić, nie chciałbym się zabierać, to przebrać. To zrobić bez problemu. A jak my to zrobimy, to będzie naprawdę dobrze. Dobra, poczekamy chwilę. Niech oni się trochę tak, nie wiem, tym kolorem. Venez, citoyens! Venez afficher le verdict de la nation! Écrasez-leur la cervelle! Venez nous faire face! Ou nous vous tuerons tous! Les ennemis de la liberté! Écrasez-leur la cervelle! Dobra. Jakoś to przeszło. To najważniejsze. Że mnie jakoś nie zauważyli mimo wszystko. Może masz jakąś amunicję. Będę wdzięczny. Trochę bardziej nic nie będziesz miał. A teraz trzeba będzie jakoś im umknąć. Ale w sumie mamy tutaj takie prowizoryczne linki. A teraz trzeba znaleźć Germana. Czyli to już jest naprawdę większy bank. Teraz możemy się przemieszczać po tych linkach. A oni i tak nas nie zobaczą. Myślę. No nie chciałbym kolejnego wykrycia. W sumie było tylko jedno wykrycie, jak do tej pory. To wykrycie
życie jakoś nam tego nie skomplikowało bardzo. Tu się jakby kończy. Dobra, sobie zaznaczę, że tam jest Żerman. Okay. Teraz odskoczymy. No i teraz sobie możemy się normalnie po tłumie przemieszczać. Ewentualnie się przebrać raz na jakiś czas, jeżeli dojdzie do przybycia. Ale raczej za to, że nie powinno bardziej przeszkadzać. A co to było? Słyszeliście coś takiego, jak aby ktoś kogoś dupnął mocno. Gdzie ten koleś? O jest. Kurde, mogłem się jednak przebrać do tego. Dobrze, poczekamy tu chwilę i przebierzemy się za strażnika. Tak zrobimy też. On tu sobie stoi i wykorzystamy to. Wykorzystamy to. I dzięki temu po prostu się przedostaniemy do samego Żermana. Go jakoś udupimy. Trochę poczekamy, aż ten skin się załaduje. Sprawdzę, czy mam nawet jakieś doładowanie. Nie chcę kupować, tylko doładowania aktywne. Niewidzialność. Kurde. Nie mamy. Trochę kiepsko. Dobra, chcę się przebrać do tego pana. Jeśli łaska, chciałbym się przebrać. Szybciej, no. Czekam sobie. Nous sommes l'incarnation de la justice! De la justice! Il est temps de tous perdre! Lâchez-leur leurs beaux vêtements! Racontez-les des marchés! Vous n'avez pas à agir! Vous l'aurez compris! Aż mi się nie załaduje ten skill. Stało nagle. Dziwne. Czachnąłem Germana i dup. Hello, Arno. Siema. Monsieur Germain. It's fitting you are here to witness the rebirth of the Templar Order. Nie. After all, you were there for its conception. Monsieur de la Serre. I tried to make him see. But the Order had become corrupt, touching at power and privilege for their own sake. But you could set it right. Is that it? All by killing the man in charge. No, de la Serre's death was only the first stage. This is the culmination. Ci dam culmination. Ci dam. Je meurs innocent. Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Nie wierzę. Kings. It's merely a symbol. Ty czarny skoń. Symbol can inspire fear. And fear can inspire control. But men inevitably lose their fear of symbols, as you can see. This was the truth de Molay died for. Divine right of kings is nothing but the reflection of sunlight upon gold. Yeah. And the crown and church are ground to dust. Who you control the gold will decide the future. Jacques de Molay. Vous êtes vengé. I must take my leave. Good day to you. Kill him. Nie zabijecie mnie, szmaty. Chcecie walczyć. O! Moja laska przyszła. Quite an entrance. What are you doing? Get after him! I'm not leaving you here to die. No właśnie, wolę kobietę chronić. Dobra. Siema, się chodź. Naszą kobietą. Dobra, ciebie też ogłuszymy. Pięknie.
No to idziemy, idziemy. Ale nam kobieta pomogła. No nie wierzę. Ja już myślałem, że... Ale że Ron ode mnie dostał tasakiem w ryj. No jak dla mnie powinien już tu dawno paść. Takim ciachnięciem w mordę. No, nawet był krwawy. Lel. Ale to jest Unity. Dobra, zbij tutaj. Fajnie, to załatwimy. Żebyśmy mieli banalne sprawy na życia. Dobra, widzę, że jeszcze jeden pan jest. Stał w ryj. Don't be absurd, you can't fight so many on your own. Geralt, why you die? Elise, wait! Ale czekaj, co ty robisz? Ona jakaś durna trochę jest. Czy mi się tylko wydaje? Hello. Hello, hello. Zaraz po mordzie będziesz miał za to twoje hello. No no, jak mnie strzelił! Dzieli się to! Elise, it's over! Let's go! Get away! Ale nie chcę tak! He's getting away! Tyś się zbugował? Ej, patrzcie, co mój Arne robi! Jaki idiota! Ja nie chcę, żebyś celował, idioto! Bugi! No i właśnie przez takiego buga Elise mi uciekła! Przez takiego zasranego buga! Bugity! Jeszcze raz Bugity. Się muszę napić. Tfu! No, no, super, super, muszę się zapytać. No, jak mnie bijesz, skoro... Tam grzecznie. Dobra, ale mnie wkurzyli teraz. Dobra, że... W razie to tutaj się zmęca wszystko dzieje. Don't be absurd, you can't fight so many on your own. Zabierają mi fragi. Dosłownie, czekajcie. Zmienię umiejętność na leczenie. No. Elise, wait! I teraz muszę to dobrze zrobić, a nie kurde jakiś zbugowany pistolet. Właściwie Arno się zbugował. Jego wina. Fucking shit. Tak mnie to wkurza. Patrzcie się pewnie, wrogowie są zbili. Elise, it's over, let's go! Dobra, idziemy za nią. A temu to jeszcze mogę przynajmniej headshota strzelać. Nie będziesz mi tutaj bił laski. Musimy Germana pogonić. Świetnie. Ile jeszcze tak chcę nalewać? A ty myślisz, że tylko niż tego faceta. Zajebiście. Jeszcze mamy go bronić? Ją, przepraszam. Kurde, jestem dobry. No i... He's gone. Damn it! Our one chance! It's not over. We'll find another lead. No, we won't. You think he'll be so careless now, knowing how close at heel we are? You were given a golden opportunity to end his life, and you refuse to take it! To save your life? It isn't yours to save! What are you saying? I'm willing to risk everything to put Jama down. If you don't have the stomach for revenge, then I don't need your help. Elise. Elise! O kurde. Szybko się pocałowali i szybko sobie dali po pysku, tak naprawdę. Yeah! Zajebiosa. Zajebiosa. To powinniśmy mieć teraz 11 sekwencję, tak myślę. Hey.
Chyba, że jest jeszcze jedno wspomnienie, a wy po prostu chcecie, żebym ja dla was nagrał gigantyczny odcinek. No jest. A, to możemy w sumie się tepnąć tam i złożyć radzie raport. No w sumie, co to tam dla nas? To jest tylko, kurde, sekunda. Tepnąć się, zrobić cutscenkę i pewnie zakończyć sekwencję, no i tyle. Oj, będą chyba na mnie wściekli to wielce za to, co żem zrobił. Ale widzieliście sami, jak ten Germain dostał ode mnie w papę. Widzieliście to. Byliście świadkami tego wydarzenia, więc nie róbcie mi żadnych kitów, że tak wcale nie było. Było i koniec. Dobra, jeszcze mi kasę przy okazji odbierzemy. A wiecie, żeby już mieć te 2 miliony. No, 2 miliony livrów, jesteśmy już bogaci. A teraz trzeba iść do tej rady. A ta rada jest pod ziemią. Dobra, idziemy szybciutko, kurde, bo czas nam naprawdę nagli. Nie, na ciebie nie mam czasu. Ale na asasynów, na radę, tak, mam czas. I trzeba tą cutscenkę ogarnąć. Teraz nie będę pewny, czy będziemy mieli równą godzinę od tego nagrania, ale myślę, że nie będzie problemu. Dobra, jeszcze uzupełnimy kinek. Siema. I 2 miliony mam, no i z tym dziemy. Dobra, gadamy z nimi. Spotkanie z radą. Okej, czyli tylko mamy pogadać, nic więcej. No to zrobimy to na koniec. Aha, mam tam znowu wejść? Jak niegdyś? O kurde. Będzie masakra. No ale idziemy, nie? Się będziemy. What in God's name happened at the Place de la Révolution today? Germain was there, and I know what his plan is. You have to... You were told to leave that investigation to others. Yes, but listen! Yes, but listen? Is that the regard in which you hold the Brotherhood? I knew this would happen. I told Mirabeau that you were too obsessed with your personal vendettas. This is why I joined the Brotherhood! Yes, not because you shared our ideas or felt called to the service. For revenge. For redemption. Call it what you will. You've defied the orders of this council repeatedly, pursued targets without sanction, and flouted our creed at every step. Master Trenet. In light of these actions, I find I have no choice but to call for a vote of expulsion. Co kurwa? Master Bellier. Pokurwiło cię, babo? What are you? Master Kimar. Babo, idź ty się powieś! Powieś i se przyklej dwa widelce na czole. You are attainted. Ja your rank and title are stripped from you, and you are hereby exiled from the Brotherhood of Paris. Pluję na ciebie. You cannot be serious. Listen, I know what Germain is doing. I can stop him. The decision of this council is final. We give you leave. Fuck you, double. Madafako. Zajebiście, Arno, zjebałeś. I co mi zrobić teraz? Chyba muszę was zabić, nie? Aha, oni teraz mnie odprowadzą. Ale mnie wkurzyła baba. Ale mnie wkurzyła. Bardziej się chyba już nie dało mnie zirytować taką wiadomością. No kurde. Nic lepszego go nie mogło spotkać jak wydalenie. No coś trochę Aka Altair, no muszę przyznać. Tak coś pół na pół. Ale tak mnie ta ruda speszczała. Ona nie jest ruda, ale stara na pewno. Sorry za moją reakcję, ale no musiałem jakoś się do tego odnieść, bo to już była masakra. Nie, super. Arno tyle, kurde, się poświęcił. Kilka lat. A on gówno. O, do Wersalu wracamy. Tylko na co? O kurde, ale tu bajzel. Aha, Arno się postanowił ochlać. No, no zajebiście, ale obrósł w brodę. I to mocno. Ty, a gdzie jego szaty? Aha, odebrali mu. A to pizdy. Napij się jeszcze, Arno, jak chcesz. Ja pierdolę, no nie wierzę. Arno tyle zrobił dla Francji. Tyle zrobił dla bractwa. A oni go jeszcze... Zajebiście, no nie masz szat. No. Czego ty szukasz?
Where is it? Ja ci współczuję i to bardzo. Chociaż. Brasserie Garceau. Was that last night? No tak, to było zeszłej nocy. Panie Arno Dorian. O, chyba jakaś retrospekcja. A jeszcze odpalimy tą cutscenkę na koniec. 12 godzin wcześniej. To wam pokażemy jeszcze tą cutscenkę przy okazji. I zakończymy odcinek wtedy. Lel? Tylko my coś będziemy... Get the hell out of here! But I... Ouch! You've caused enough trouble for one night. Ja, pisko. Fine! I'll procure my wine in some other fashion. What? Aha. To ja już takie coś mniej więcej pamiętam. Lol. To przez takie wielkie L. Nie wierzę, że to tak się stało. Niemniej jednak chyba powinienem zakończyć odcinek w tym miejscu. Dobra, chcecie walczyć. Dobra, będziemy hukową petardą zrobić. O kurde. Wow. Oni to zaraz zabiją. Tu jakaś skrzynka na nic słyszącka jest. To chyba można już ogarnąć, ale jak dla mnie to powinno być już zakończone na mnie przynajmniej. What's going on there? Chciałbym tą skrzynię jeszcze ogarnąć. He skulked off, hasn't he? On tu przyjdzie. O kurde. Czemu nie mogę używać? Co się z tą Arno stało? Odebrali mu... Co? Nie wierzę, żeby mogli mu odebrać zmysł... O kurde. Jezu, co się z tą... A może po alkoholu to tak? Nie wiem, ale on w sumie jeszcze nie jest. Ciekawe, co tu znajdziemy w tej skrzyni. Aha, 350 litrów. Cudnie. Arno, zajebiście się załatwiłeś, no... Lepiej się już chyba po prostu nie dało. No cóż, będziecie mieli jeszcze dłuższy odcinek, bo chodzi na to, że to jest taka dodatkowa misja. Tu wybawimy go petardą. Okej. Mimo wszystko mamy dalej te widmowe ostrza. Więc... Nie wszystko nam odebrali. Owszem, szaty tak. Kurde, ale nie możemy używać tego zastranego wzroku orła, bo cokolwiek by się nie stało, to zaraz nam się kurde blue screen robi. Tak w zażarceniu. Dobra, teraz jeszcze tu rzucimy taką jedną ofensywną. Okej. Nie. I ostatni. Jest. Kurde, Arno, tobie się niedobrze robi. No faktycznie, no, nie można za bardzo używać. O, tu jeszcze drzwi do otworzenia. No, super. Dobra. Otwieraj te drzwi. Dobra, będzie banalnie. Proste. Będziecie mieli dłuższy odcinek. No. Dłuższy niż zwykle. Ale będziecie go mieli. Dobra, rzuć tą bombę tu, byle gdzie. Ale żeś to zdupił. No brawo! No po prostu brawo. Kurde, teraz gdzie mamy jakiś sklep? W pizdu daleko. Ha! Arno, ty serio? Jesteś jakiś kurde... Trup z ciebie taki już. Taki półtrup. Wyglądasz. Ale wiem, co mogę zrobić. Aha, nie mogę teraz
Jaki żal. Nie mogę teraz używać skillów? No to zajebiście, wam nam musieli wszystkie skille pozabierać. W takim razie tak. Chyba nie mieli innego wyjścia. A to... Pindo, ja się na niej zemszczę jeszcze. Za to co mi... Za to jak mnie... ukarała. Za to jak mnie ukarała... Tak jej też się spotka taki los. No nie wiem, nie macie nic, co by mogło mi pomóc. Dobra, to pierwszy. Ogarniamy te wszystkie skille. Miarę. Kurde, ale i tak mi się to nie podoba. Że tak, kurde. Tak wylecieć z bractwa, no. Bardziej tu chodziło o zhanibienie się, ale dobra. No nie wiem, muszę przejść do sklepu jakiegoś. Bo inaczej, no nie wyrobię. A to co to jest za czerwone pole? Coś się rozbudowało w tej mapie. Tak trochę. Ale Arno tak... Dziwnie. Dziwnie się czuję w ogóle. Tak inaczej. I gorzej. Znacznie. Jezu, nie możemy tego zakłonić. To tylko mu pogarsza stan zdrowia. Nie chcę wspólnie grać. Fajnie, to teraz nie mogę nawet skilla zmienić. A nie, jest, dobrze, już myślałem, że mam nie ten co trzeba. Dobrze, że miałem tego skilla odpalonego. No cóż, odcinek będziecie mieli dłuższy. Mówiłem, dłuższy. Ma jakieś 10-15 minut. No zrobię wam ten wyjątek, no i będziecie mieli dłuższy. Ale kurde, no ładnie. Po prostu ładne rzeczy się tu zadziałały, no. A ta moja reakcja to jest chyba mistrzowska, nie? Ale no, to akurat mi się nie podobało. To co ona zrobiła, czysta porażka z jej strony. Dobra, teraz trzeba użyć tej bomby kolej. Kurde, ale tak niewyraźnie widzimy. Ja ładnie. Bloody big bang for such a little bomb. Tak. He pissed off in a hurry. Nie. Ciebie to nie wiem, jakoś się załatwić. Dziwne, że dalej mam ostrze. To mnie tak trochę zaniepokoiło. Co z tego? Co z tego wspomnienia mamy? Jego. A, no, wrócił do Wersalu i postanowił się opić. No, dobre. Dobre. Dobre sposoby mają. It was last night. Maybe I left it there. Aha, trzeba iść do piwiarni. Ale to wiecie co? To może to już ogarniemy. Co z naszym wzrokiem orła? I co jest? Zablokowali nam tą umiejętność? Ej nie, tą babę to już chyba naprawdę popizgało totalnie. Popizgało. Ale no, nie chcę już naprawdę wydłużać bardziej i w niniejszym chciałbym ukończyć odcinek, chociaż kusi, naprawdę mnie kusi, żeby dalej kontynuować to, bo widzę w tym cel jakiś. Jak chcę ukończyć tą 10. sekwencję, to chcę to zrobić i uwierzcie, że tak zrobię, ale kurde, co tu się what the fuck dzieje, co tu się dzieje? Bo ja już tu kurde nic nie kapuję. Zostałem wydalony z bractwa. Poszedłem się ochlać. Ale w jakim celu? Jeszcze go Elis rzuciła znowu. No kurde. No to już jest naprawdę... Jezu, nie no. Nie możemy używać tego wzroku orła, bo to jest tragedia. W jego przypadku. Dobra, mamy tą piwiarnię naszą. Oh Christ. Not you again. Didn't do enough damage last night. No, I just...
My father's watch. Have you seen it? I see nothing. Might want to ask one of the four men you picked a fight with. Idiot. Aha. Aha, i znowu sobie coś przypominamy. Ty zajebiste, ja to muszę dalej nagrywać. O, dupa. Aż interesująco się dzieje, no muszę wam to powiedzieć. Ty kurwa, uważaj. O, o, o. You don't want to do that, boy. Piss off, old man. O, ładny trik. A czym jak to się sprawdzi? O, będziemy się chlastać. A tu jestem master i nimi nie skoczy. Jak dalej? O, raz, trzech. A wam pokażę skillsy. Chcecie się dalej stawiać? Bo ja bym już kurde przestał. A, stwoja kolej. Dawaj. Słabo. Kurde, ja tu ich lastam jak chcę. Czy jeszcze? Ała, już dostałem. Ała! O, jest dupę. O, kurde. A tu już obrywamy ładnie. Dobra, ale i tak już mamy strzał. Dobra, i ostatni. Nie mi nie rzucaj tymi ślepakami. Ała! Dobra. I po tobie. I nikt mnie tu nie pokona. Ja i żebym się. Ile bym się zrozumiał. Ała! Co krzesłami we mnie rzucasz? I kurde. Ojojojoj, Arno. No, no, zajebiście z tego wyszedłeś. Jeszcze mnie wrzucili. Ej, no mój zegarek! Oddaj to! Oddaj to! Ja cię kurwa spotkam i cię zadupię. Jeszcze ci kurde to. Kurde, co tu się dzieje? Cuchnąca sprawa. O, siema. You. Where's your boss? Oh shit! O, skapnął się. Get back here! O, nie, nie, nie. No i trzeba cię gonić, idioto. Bo na to chyba innego wyjścia nie ma. A, mamy się bronić. Ciekawe czym. Dobra, mamy Spira pobawić. Ty dupku. Cię zaraz złapię. Ono tu, ono tu! O ja, nie wierzę. Arno, wiem, że ty jesteś jeszcze na kacu, ale nie rób mi wstydu takiego. Weźcie złap tego złodzieja. Będzie po sprawie, no i git. Okej. Chyba kolejne wspomnienia sobie będzie przypominał nasz drugi Arno Dorian. Where? The palace! The Red Palace! Thank you. Ale mu po wyryju dał. I taki Arno ma być, no. Ja się rozumiem. W sumie i tak łamał brat credo. Niestety, bractwa. Może za to go wywali, ale i tak się wkurzyłem. Tak się chyba jeszcze w życiu nie wkurzyłem. Jak dzisiaj. Kurde, odpuściliby już sobie. Aha, do pałacu przeszliśmy tego samego, w którym kilkanaście lat temu zabito Delaser. Ojca Elis. A i teraz tu mamy powalić z mnie. Odszukaj przywódcę Gunn. Zabójstwa przy użyciu trucizny. A my nie mamy tej trucizny, no geniusze jesteśmy. No to trudno, trzeba będzie to zrobić chyba po naszemu. A ten z Rokorła nam kijowo działa. On tu idzie. No zrobimy to po naszemu, no. W dupie z tym. Ale trochę.
trochę już lepiej działa ten Zrogorła, muszę wam powiedzieć. Mimo tych bólów głownych, które ma Arno, to i tak już lepiej. Back it all, boys! Dobrze, chociaż nam pozostawiono te ostrze. Arno wybije. Tak, tak miała kac. Kurde, spadł. Zrobimy to po naszemu, bo nie mam tego skilla. Mogłem właśnie go wziąć. Coś widzę. Fuck. Są wspomnienia chyba. Czemu duchy? O co tu kaman? Z tego już nic nie wiem. You were always a bad influence. Oh, you were worse. Co mamy robić? Chyba już tam iść bardziej. Bo nie widzę innego sposobu na to. I call the silverware! Now aren't you glad we came here? Kurde, idzie banalnie. Na razie. Ale liczę na więcej emocji ze strony tej gry. Teraz nie wiem, co mam robić. Muszę trochę pobiegać. To się dowiem szybciej. Niezbyt. Okej, dobra. Ale do łeba. Pierwsza. Chodź. Courage, my boy. Oj, Luju, pamiętam to. You wait just here. I will return when this hand reaches the top. Tak, pamiętam to wszystko. Niczym z pierwszego odcinka. Ojej. Teraz gdzie mamy iść? Kurde, te wspomnienia mu się odtwarzają normalnie, niczym z mgły. Dobra. Dobra, za przeproszeniem.
Gdzie masz ten zegarek? No nie ma? Żarty sobie stroisz? To po to ja przedłużałem odcinek, żebyś ty go nie znalazł? No może kolejne wspomnienia ci się... O ja... Ale on teraz... On teraz coś przez duchy widzi. Kurde. Arno... Ty już chyba naprawdę popadłeś w dość poważną depresję, no. Gorzej już chyba z tobą być nie mogło. Oh no. What? Co ty tu robisz? Dzięki. Kurwa, dzięki. You look like hell. Dziękuję. You look like you want something from me. That's a fine thing to say after you up and vanished. You made it fairly clear you no longer required my services. Don't you dare talk to me like that. What do you expect me to say, Elise? Forgive me for not letting you die? I'm sorry that I care more about you than about killing Germain. I thought we wanted the same thing. What I wanted was you. I can't bear the fact that my carelessness got your father killed. Everything I've done since then has been to fix that mistake and to prevent it from happening again. You must have come here with something in mind. What was it? Paris is tearing itself apart. Germain has driven the revolution to new heights of depravity. What? The guillotines operate nearly around the clock now. Of dupe. And what do you expect me to do about it? The Arno I love wouldn't have to ask that question. You're better than this. I'm going back to Paris. Are you coming? There's one last thing I need to do. All right. I'll go see to our transportation. Stay out of trouble. Kurde, ja już... Don't get caught. Ja już po prostu... Nie wiem, albo ten Arno ma schizy i jest jakiś psychopatycznie chory. Aha, i to była jeszcze 11 sekwencja, no. Kurde, skąd ja mogłem wiedzieć? Skąd ja mogłem wiedzieć? Super. No, idealnie, no, być bardziej lepiej nie mogło. Możemy już? Bo ja już naprawdę nie chcę. Nie chcę już dłużej wam tego po prostu nagrywać. I tak już wystarczająco wam nagrałem. Że mamy godzinę 23 minuty, no, zajebiście dużo. Montowania filmu będzie sporo. Chociaż, czy ja wiem, zobaczymy. Może z godziny będzie mi się renderowało, ale nie wiem ile będzie mi się wysyłało. O to się bardziej obawiam. Lol? Wrócił? Dawny Arno wrócił? Ogolony jeszcze? Na to wychodzi. Ale nie chcesz chyba kolejnego człowieka zabić, nie? Ej nie, ty chcesz mnie wykończyć chyba dzisiaj, Arno. On mnie chce wykończyć dzisiaj. No dobra, to nagrywamy dalej. Jak trzeba, to trzeba. Kurde, dzisiaj 3 cele do zabicia. Okej. Okay. Nagrywamy dalej. No to wychodzi. Look what you've gotten us into now. Shut up in there. Lol, jak się muzyka bugowała. So. This is what France has come. Lol, jak się muzyka buguje. Parasites! Bleed the revolution dry! No lol. Albo to tak celowo, albo serio. Bóg gry. Ale nie, ja mam dzisiaj trzeciego człowieka zabić? Wyście chyba na łeb upadli. O, Zygwidu i Latusza. Zacna misja, naprawdę bardzo zacna, ale muszę zastanowić się jeszcze. I tu bym chyba to już zrobił w następnym odcinku, bo to jest w sumie sekwencja 11. Tylko jeszcze bym dał skilla. Skill. Niewidzialność.
Resistance. Kurde, właśnie szkoda, że wziął to, a mogłem wziąć tamto. Wtedy miałbym to ogarnięte jakoś. Ale my, jako że chcemy trochę więcej hapsów, to weźmiemy sobie grubszą, najgrubszą skórę. A jak ogarniemy sobie następne 9, to na skórę z żelaza. A do tego momentu już tym razem się chcę pożegnać. No bo jak dla mnie to już trochę za długo ten odcinek trwa. A zabójstwo Latusza poczeka. Poczeka, naprawdę poczeka. Dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli wam się spodobał odcinek 10 sekwencji. 10 i pół, bo jeszcze troszkę tej 11 dołożyłem. Ale nie chciałem, naprawdę ja tego nie chciałem robić. Lecz nie pozostawiłem sobie wyboru, bo tak interesująco było, ale już nie mogę, no Latusza dzisiaj nie zabiję, no za dużo jak dla mnie. Dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, na razie, jedność i zobaczymy, jak się potoczą dalsze losy Arno Doriana, który został zhańbiony, wydalony, ochlany z bractwa, ale jeszcze u jego boku jest nadal Elis, która bardzo mu pomogła przywrócić jego porządek dzienny. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo, jedność. You are ready to fight.